Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa rozszerza swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek magisterski, pięcioletnie jednolite studia na kierunku fizjoterapia. Fizjoterapia była już w ofercie PWSZ-u jako studia licencjackie, jednak zmiana przepisów kwalifikująca fizjoterapię jako kierunek medyczny wymusiła zmianę trybu na pięcioletnie. To poważny wydatek dla szkoły, bo uczelnie zawodowe są gorzej finansowane niż uczelnie akademickie, otrzymują zaledwie 60% środków. Kierunek powstaje z powodu coraz większego zapotrzebowania na wsparcie rehabilitacyjne. To także cenna oferta w regionie. Na ten sam kierunek na Poznańskim AWF-ie było 1000 chętnych w ostatniej rekrutacji. PWSZ planuje przyjąć minimum 45 osób. Studenci będą pracować w kilkuosobowych grupach klinicznych, w grupach wykładowych i ćwiczeniowych. Rekrutacja rozpocznie się w połowie czerwca. Szersze informacje na temat oferty można znaleźć na stronie telewizjaleszno.pl w zakładce konferencje prasowe.